Panie Przemku, czy pielęgnacja skóry w nowych samochodach ma rację bytu? Ma rację bytu, przedłuża to żywotność skóry, przedłuża to nasze, że tak powiem, dobre samopoczucie w tym samochodzie. W tym aucie niekiedy spędzamy mnóstwo czasu, jadąc daleką trasę. Trzeba zwrócić na to uwagę, kiedy wsiadamy do samochodu, nie możemy mieć mokrej kurtki, mokrej odzieży. Logiczne, że nie będziemy się rozpierać, aczkolwiek zwrócić na to uwagę, nie wsiadać w kurtce skórzanej lub też w spodniach, które mają elementy metalowe, które mogą uszkodzić tą skórę. Lepiej jest zapobiegać tym uszkodzeniom i wytarciom lub też niszczeniom tej skóry, niż później leczyć. Panie Przemku, mówi Pan coś, co jest chyba bardzo mało popularne. Nie wsiadać do samochodu ze skórzaną tapicerką w skórzanej kurtce? Otóż spowoduje to to, że będzie następowało starcie skóry o skórę. Przetrzemy wierzchnią warstwę lakierowaną tego fotela, co spowoduje wizualne uszkodzenia tej skóry. A jakie mamy problemy ze skórą oprócz tych przetarć? Przecież skóra jednak się starzeje. Sytuacja wygląda następująco. Skóra jest naturalna, wyciąga się i zapamiętuje swój kształt. Jeżeli będzie bardzo mocno nagrzana lub też mokra, usiądziemy na niej, włączymy podgrzewanie fotela. Wysiadając z niego, automatycznie szybko się schłodzi ta skóra. Fotel praktycznie po naszym wyjściu z auta będzie wyglądał tak, jakbyśmy na nim siedzieli. Zadbajmy to o to wcześniej. W późniejszym czasie przyniesie nam to naprawdę pożądane efekty. Wynika z tego, że jednak prostsza w obsłudze jest tapicerka nieskórzana. Dokładnie, ale wątpię, żeby ktokolwiek zdecydował się na kupno auta za ponad 300 tysięcy z welurową tapicerką. Już nawet w segmencie aut średniej klasy mamy skórzaną tapicerkę. Ile czasu musimy poświęcić w salonie na to, aby nasza tapicerka, załóżmy siedzenia, były rzeczywiście jak nowe? No niestety jest to czasochłonna praca, więc jeżeli zostawimy takie auto na czyszczenie i konserwację skór, to auto po tym, jak będzie wyczyszczone, musi po prostu najzwyczajniej wyschnąć. Po czym dopiero następuje konserwacja skóry. Tak naprawdę na taką usługę musimy przeznaczyć dzień, a niekiedy odbiór jest następnego dnia. Czy kupując nowy samochód w salonie, oczywiście z tapicerką skórzaną, winniśmy cokolwiek wiedzieć na temat pielęgnacji tej skóry albo chociażby używania jej na co dzień? Jak najbardziej. Moim zdaniem największym błędem, jaki może zrobić sprzedający kupującemu, to to, że nie poinformuje go o tym, jak wielkie szkody może wyrządzić jego nieprawidłowe eksploatowanie tego samochodu. Tylko wejście do samochodu w tej skórzanej kurtce może nieodwracalnie uszkodzić nam tapicerkę. Patrzmy też na to, jak wsiadamy do swojego auta, by nie uszkodzić go i później nie mieć do siebie pretensji. Czyli mokre, spocone dżinsy to tragedia dla skórzanej tapicerki. Wydawałoby się to śmieszne, ale tak. I może się to skończyć źle dla skórzanego fotela, bądź co bądź w luksusowym aucie. Najbardziej skuteczne kosmetyki do tapicerek skórzanych są produkowane na bazie barwników używanych przy garbowaniu skóry. Panie Sebastianie, często skóry tapicerek samochodowych są na tyle śliskie, że nawet odstrasza to przyszłych klientów przed niedogodnościami jazdy na śliskiej skórze. Co zrobić, żeby taka skóra nie była śliska, żeby się wygodnie i dość bezpiecznie jeździło? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o aucie używanym i jego pielęgnacji, należy zmienić środki do pielęgnacji tapicerek skórzanych. Tapicerka skórzana w nowym samochodzie absolutnie nie ślizga się. I potrzebujemy takich samych kosmetyków zapobiegających ślizganiu się w samochodzie używanym. To jest możliwe, tylko trzeba wybrać odpowiednie produkty. Jak tego szukać w sklepach? Czym się kierować, jeżeli chcemy dobrać takie kosmetyki do własnej tapicerki? Przede wszystkim dobre kosmetyki do tapicerki skórzanej powinny być dwoma osobnymi środkami. Jednym do czyszczenia, drugim do konserwowania. Środki, które czyszczą i konserwują dwa w jednym, niestety nie działają. Czy tapicerka wentylowana, czyli ta perforowana, że tak się wyrażę, jest czyszczona tymi samymi środkami, co i ta gładka, jednolita? Dokładnie tak. Natomiast różni się sposobem aplikacji. Musimy pamiętać o tym, aby przy czyszczeniu i konserwowaniu tapicerki wentylowanej za dużo środka nie dostało się do dziurek, bo to spowoduje spęcznienie gąbki i trwale nam zepsuje efekt wizualny fotela. A w jaki sposób pozbyć się tego, co dostało się do dziurek, jeżeli już to nastąpi rzeczywiście? Błyskawicznie odkurzać odkurzacze. A jeżeli jest to już stary brud, gdzieś zasuszony w takim fotelu, co zrobić? Najlepiej udać się do profesjonalnego zakładu,
profesjonalnej myjni, która zajmuje się tego typu rzeczami. A w jaki sposób, taki najprostszy, domowy wręcz, zadbać o skórzaną tapicerkę? Szmatka, woda? Czym to czyścić? Absolutnie nie. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że tapicerka skórzana składa się z dwóch elementów. Po pierwsze jest nałożony kolor skóry, jest to bardzo cieniuteńka warstwa, wybrany kolor, na przykład kolor kremowy. Na to jest nałożony specjalny bezbarwny lakier, który chroni tapicerkę skórzaną. Raz uszkodzony, nie regeneruje się i tam stale wnika brud. Woda niestety nie jest dobrym produktem dla skóry. Woda bardzo przesusza skórę, w efekcie powoduje jej pękanie. Do czyszczenia tapicerki skórzanej absolutnie nie stosujemy wody, żadnych domowych medykamentów typu szare mydło, Ludwik, nie konserwujemy kremem Nivea, nie konserwujemy wazeliną, stosujemy odpowiednie produkty do tego typu skóry. Aby nasza tapicerka w naszym luksusowym samochodzie była w dobrej kondycji przez cały czas, należy ją regularnie czyścić co 2-3 miesiące oraz konserwować. Jeżeli mamy upalne lato, czyśćmy i konserwujmy znacznie częściej, ponieważ zarówno słońce, jak i klimatyzacja wysuszają tapicerkę skórzaną i powodują jej pękanie. Chrońmy naszą skórę w pięknym aucie.